Dzień dobry wszystkim, Paweł Paczka z tej strony, witajcie w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o trwającym dużym trendzie na rynku kryptowalut, jakim jest niewątpliwie NFT. Porozmawiamy sobie, czym jest, czy można tutaj na tym zarobić, kto może na tym zarobić, kto tutaj może sprzedawać, o co chodzi w ogóle w całym pojęciu NFT na rynku kryptowalut. Jeśli oczywiście w jakikolwiek sposób to wideo będzie dla Was wartościowe, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować sobie ten kanał i kliknąć dzwonek, żeby YouTube powiadomił Was o kolejnych filmikach, które będą się pojawiały na tym kanale, a na pewno temat NFT to nie będzie tylko to wideo, ale pokażę Wam w kilku innych filmikach w ogóle, jak tworzyć NFT, jak je sprzedawać, jak na tym zarabiać i tym podobne. Także koniecznie sobie zasubskrybujcie i cały czas przypominam nowym osobom, które nie wiedzą, czym są kryptowaluty, możecie się tego wszystkiego dowiedzieć z mojego wideobooka Bitcoin jak zacząć, który znajdziecie w opisie wideo, a teraz zabieramy się za NFT, jakby znajdując sobie przede wszystkim definicję, czym jest NFT, no to to tak naprawdę niezbywalne tokeny, czyli różnica między kryptowalutami, tak jak znamy Bitcoin, nie wiem, Ethereum, Litecoin i wiele, wiele innych, a tokenami NFT jest taka różnica, że Bitcoina, jednego Bitcoina możemy wymienić na jednego Bitcoina, a nadal mamy tą samą wartość, a NFT to tak naprawdę niezbywalne tokeny i nie możemy wymienić je na nic innego, są unikatowe. Czyli to jest tak, jakby Picasso namalował jakiś obraz i tylko jedna osoba może mieć jego oryginał, a reszta, która sobie na przykład maluje albo kopiuje, to tak naprawdę posiada tylko bezwartościową kopię. I dzisiaj postaram się Wam zobrazować w pewien sposób, jak wygląda cały ten rynek, ale zobrazuję Wam, no bo pojęcie NFT, czym jest NFT? Pokażę Wam w kilka sekund tak naprawdę, czym jest w dzisiejszych czasach NFT. I w wielkim uproszczeniu właśnie stworzyłem piękne arcydzieło, które mógłbym w tym momencie sprzedać i sprzedać je za naprawdę konkretną kwotę. I wydaje się to tak proste, dokładnie tak jest. Gorzej już tak naprawdę z realną sprzedażą takiego dzieła, no bo jeżeli pytacie, co to jest NFT, to NFT jest niczym innym jak jakimś tworem, jak jakimś dziełem, nie wiem, obrazem, jakąś muzyką, czymś, co możemy sprzedać w dzisiejszych czasach, ale oczywiście stworzenie takiego obrazu zajęło mi kilka sekund, gorzej będzie ze sprzedażą, bo ja tak naprawdę nie jestem znanym artystą, nie będzie mi łatwo dotrzeć z takim obrazem do większej ilości osób, tym bardziej nikt mi tak naprawdę za taki obraz nie zapłaci. Dlaczego? No bo nie jestem sławny, nie mam za sobą jakiejś historii i jakby to, ten obraz niczego nie oddaje, ludzie nie potrzebują go tak naprawdę mieć. I żeby zobrazować Wam, czym jest ten rynek NFT, to myślę, że większość osób będzie go kojarzyła po tym obrazie, który został sprzedany kilka tygodni temu za prawie 70 milionów dolarów. I oczywiście każdy z Was może uważać, że jest to absurd, w tym ja, ale tutaj też to wideo nie chcę, żeby było nacechowane jakimkolwiek absurdem. Z tego względu, że ja też nie jestem osobą, która zwraca uwagę na sztukę, ale wiem, że jest wiele osób, które mogę w ten sposób urazić. Oczywiście jest wiele osób, dla których taki obraz to wartość. I ten obraz został sprzedany za 69 milionów dolarów. Kolejnym NFT było wypuszczenie przez znanego influencera, czy to YouTube'owego, czy Facebook'owego, Logana Paula. On wypuścił 3000 takich kart i sprzedał je za łączną wartość około 5 milionów dolarów. Kolejnym przykładem, Linkin Park sprzedał swój utwór za około 18 tysięcy dolarów. Tutaj plus całej tej historii jest taki, że po prostu ten kawałek, który nagrali i sprzedali za 18 tysięcy dolarów, to tą kwotę przeznaczyli na cele charytatywne, więc jest tutaj też taki fajny, ciekawy wybrzmień, który idzie w ciekawym kierunku. Tutaj byłem mega zaskoczony, jakby NFT. Jak myślicie, ile mógł kosztować tweet współzałożyciela Twittera? To jest jego pierwszy tweet, który wrzucił na Twittera. 2,5 miliona dolarów za to, że ktoś, za to, że sprzedał ten NFT w postaci dokładnie takiego obrazu, czyli wziął screena, wrzucił go na odpowiednią stronę i ktoś kupił go za 2,5 miliona dolarów. Oczywiście też dzisiaj Wam pokażę, gdzie takie twory można sprzedawać i kupować. Kolejnym przykładem jest sprzedaż kolejnych dzieł za 6 milionów dolarów, jakichś obrazów. No i tutaj dochodzimy do kolejnego według mnie absurdu, który niesie jakby ta fala tego hype'u, tego boomu na NFT, na dzieła NFT. Takie ikonki, dosłownie niczym się nie różniące, to znaczy kupujecie dokładnie ten sam obraz, który ja w tym momencie mogę kliknąć prawy i zapisz grafikę jako. Ten obraz został sprzedany za 7,5 miliona dolarów, ten za kolejne 7,5, ten za 1,5 miliona dolarów. Więc myślę, że już sami widzicie po sobie, jak cały boom, cały ten hype, cała ta popularność NFT w tym momencie niesie za sobą ciekawą wartość, ale też tą absurdalną.
niesie za sobą bardzo pozytywną wartość dla twórców, dla artystów, ale też niesie ogromne niebezpieczeństwo dla nowych osób albo dla osób, którym się wydaje, że kolekcjonują coś ciekawego i którzy uważają, że angażują swoje środki, inwestują w coś naprawdę ciekawego, a tak naprawdę według mnie, jeżeli przyjdzie bessa na rynku kryptowalut, to ona również zmiecie te projekty, te twory, te dzieła, które w tym momencie ludzie kupują. Bo o ile kryptowaluty możemy sobie kupować, sprzedawać na giełdach, czy między sobą wyprzedawać, to tak naprawdę no, jakby sam zamysł NFT, czyli tego niezbywalnego tokena NFT, jest taki, że jest tylko na przykład jedno dzieło, jeden tylko taki obrazek, który został stworzony i tak naprawdę wy możecie go sprzedać, ale niekoniecznie ktoś może od was go odkupić. Oczywiście można tworzyć więcej i to podobne, wszystko zależy od danego artysta, ale chciałem wam zobrazować w ogóle, z czym mamy do czynienia z NFT. Czym jest to NFT? Więc jeżeli nie będziecie nadal wiedzieć, czym jest NFT, to NFT jest niczym innym jak jakimś tworem, jak jakąś rodzajem sztuki, jak jakimś obrazem, jak jakąś muzyką. Czymś, co jest zbywalne, ale zapisane w sposób cyfrowy na blockchainie, w tym momencie Ethereum. I gdzie teraz takie projekty, takie dzieła sztuki możemy kupować albo sprzedawać? Czy w ogóle możemy tworzyć? Oczywiście możemy tworzyć swoje NFT, możemy je sprzedawać. W osobnym wideo pokażę wam dokładnie, jak to robić. Nie jest to naprawdę nic trudnego, każdy z was to może zrobić, nie potrzeba żadnej wiedzy programistycznej. Wystarczy na przykład taki paint i narysowanie prostego obrazka, ale powiem wam też, z czym to się je. Także pokażę wam dzisiaj trzy strony, gdzie możecie to sobie kupować i sprzedawać. Więc pierwszą stroną jest strona rarible.com. Możecie sobie prześledzić, jakie dzieła tutaj możecie kupować, możecie też sprzedawać. No i na przykład tutaj taki obrazek NFT z Hype, warty 1/10 Ethereum. Przypomnę wam, dzisiaj Ethereum jest po $1600, czyli 1/10 Ethereum, $160 za taki napis, który równie dobrze możemy stworzyć na przykład w Paincie albo w innym edytorze. Kolejny obrazek, jakiś endgame, 5,7 Ethereum, za tyle możemy go kupić, więc pomnóżcie sobie 5,7 Ethereum, nawet zrobimy to teraz, żeby pokazać wam, ile taki obrazek kosztuje, razy około $1600, na dzień dzisiejszy $9000 za to, żeby posiadać dokładnie taki obrazek. Dla kogoś to może być sztuka, dla mnie osobiście no jest to też w pewien sposób hype, jakaś bańka na rynku NFT, który w tym momencie istnieje, bo uważam, że większość z tych projektów, większość z tych dzieł sztuki będzie nic nie warta, jak tylko przyjdzie bessa na rynku kryptowalut. Znajdźmy może jeszcze bardziej absurdalne twory. Okej, tutaj macie jakby przykład kolejnych obrazków, czy gifów, czy filmików, które możecie kupować. Kolejną stroną jest OpenSea, na którym właśnie też możecie sobie skupować te twory CryptoPunk, które poszły, jak wam pokazywałem, za te kilka milionów dolarów, więc macie tutaj kolejną platformę do tego, żeby kupować, sprzedawać. No i kolejną, trzecią, Nifty Getaway. Tutaj również można wrzucać sobie na przykład swoją muzykę, czy też swoje obrazy, dzieła sztuki. Sami zobaczcie, jak taki prosty filmik jest wart $600 i 517 sztuk tego niby filmiku zostało sprzedane. Jeżeli ktoś czuje w tym wartość, jeżeli ktoś czuje, że można na tym zarobić, jak najbardziej, ja też wam będę pokazywał w kolejnych filmikach właśnie, dlaczego z jednej strony jest to świetne rozwiązanie, tak jak mówię, dla twórców, w jaki sposób oni są zabezpieczeni przy tym, że moje pobranie na przykład tego filmiku nie jest jednoznaczne z tym, że to jest oryginał, to zawsze będzie tylko kopia. I co tak naprawdę twórcom daje to, że ich dzieła stają się NFT, czyli tym niezbywalnym tokenem, tym wyjątkowym tokenem, czyli załóżmy, że Picasso stworzył jakiś obraz i w jaki sposób zweryfikował, że jest on oryginalny. Do tego potrzebujemy masę różnych specjalistów, którzy będą badać pod różnymi, nie wiem, skanerami, laserami, komputerami, czy dane dzieło jest prawdziwe. Finalnie może się okazać, że nie jest prawdziwe, a na blockchainie to po prostu widać. Na blockchainie to dzieło, ten obrazek zostało zapisane w postaci cyfrowej, jako taki token, zostało to wypalone. I w ten sposób możemy prześledzić całą historię. Czyli ja mogę sobie teraz wziąć ten obrazek, kopiuj, zapisz grafikę, pobierz grafikę, ale to zawsze będzie kopia. I jeżeli ja będę chciał zbyć to dzieło, to tak naprawdę ktoś sobie może w blockchainie zobaczyć, no ale hola hola. Tak naprawdę to dzieło ty masz od jednego dnia, czy powstało jeden dzień temu, a tak naprawdę ono faktycznie istnieje od 4 lat. Dlaczego od 4 lat? No bo oryginał widać, że powstał 4 lata temu, po raz pierwszy został wystawiony na sprzedaż, został stworzony, został zamieniony, wyprodukowany NFT pod dany obraz. I tutaj mamy pewność, jakby twórcy mają pewność tego, że ich dzieło jest oryginalne i można to w bardzo prosty sposób zweryfikować na blockchainie, a jak wiemy, na blockchainie nie możemy wprowadzać żadnych zmian, więc tutaj jest pewność po pierwsze dla artystów, ale również dla osób, które uważają, że warto dane dzieło sztuki sobie kupić. I zobaczcie, 4 lata temu ten obraz, dokładnie ten obraz był wart 1/10 Ethereum. Dzisiaj jest wystawiony za 130 Etherów. Jak pomnożymy sobie 130 Etherów
razy te 1600 dolarów, czyli dzisiaj ktoś chce za ten obrazek 208 tysięcy dolarów. Czy warto go kupić, czy warto go sprzedać? Sami zobaczcie, jeżeli znacie się na sztuce, ja osobiście się nie znam, ciężko mi dowiedzieć się, poznać jakby finalną, później realną kwotę sprzedaży, no to tak naprawdę z jednej dziesiątej ktoś może zrobić 130 eterów. To jest jakby procent ogromny zwrotu inwestycji, ale trzeba w to tak naprawdę wierzyć, znać się i wiedzieć, gdzie, komu, co sprzedać i od kogo tak naprawdę, od jakiego twórcy kupić. Także tutaj kłania się też już szeroko pojęta dziedzina sztuki, tworzenia, twórców, którzy tworzą pewne dzieła, więc to też nie jest do końca tak, że wy sobie dzisiaj weźmiecie i narysujecie taki rysunek i sprzedacie go za 100 tysięcy dolarów, tylko za odpowiednimi osobami stoi odpowiednia historia. Na przykład Beeply, który właśnie sprzedał obraz za 70 milionów dolarów pod tytułem każdego dnia 5 tysięcy pierwszych obrazów. On tak naprawdę od 5 tysięcy dni tworzył jeden obraz. Od 5 tysięcy dni tworzył jeden obraz, zebrał je tak naprawdę w całość i stworzył jak, i sprzedał jako cały obraz tych wszystkich pojedynczych obrazów, który tworzył przez 5 tysięcy dni. I tutaj miał stworzoną historię. Poza tym sprzedaż nastąpiła na jednym z największych domów aukcyjnych Christie's, o którym możecie sobie poczytać. Więc to nie jest tak, że wyjdziemy sobie z ulicy i nagle stworzymy domek i sprzedamy go za 60 milionów dolarów. I o ile może nam się wydawać, że taki obraz, po co mi taki obraz? No to są osoby, które uważają to za dzieło sztuki, które doceniają twórcę, którzy śledzą po pierwsze twórcę, po drugie znają markę domu akcyjnego Christie's, którzy po pierwsze znają się na sztuce, którzy uważają, że taki zakup przyniesie im w przyszłości ogromny zwrot kapitału. Ale ja jako osoba, taki szaraczek w dziełach sztuki, która kompletnie się na tym nie zna, przestrzegam każdą osobę, która będzie się interesowała tym tematem NFT z tego względu, że większość z tych dzieł sztuki, tych obrazków, tych gifów będzie nic nie warta za kilka miesięcy, kiedy właśnie przyjdzie bessa na rynku kryptowalut. Póki wszystko idzie do góry, to tak naprawdę ludzie prześcigują się, kto więcej wyda, kto kupi sobie lepsze dzieło, przewidując, że okej, ten obrazek będzie warty w przyszłości, nie wiem, 10 Ethereum, 20, 30, 40 Ethereum, on go sobie dzisiaj kupi. Może się okazać tak, że jeżeli kupujecie od nieodpowiedniego twórcy, to tak naprawdę to będzie warte zero w ciągu kilku najbliższych miesięcy. I to, co tak naprawdę nas, jako osoby związane z rynkiem kryptowalut, przede wszystkim wszystkich powinno interesować, to właśnie platformy, które dają możliwość handlowania, kupowania, sprzedawania, wystawiania swoich dzieł sztuki, czyli kupowanie tokenów danych miejsc, gdzie właśnie te dzieła sztuki można kupować. Możecie sobie prześledzić te obecne NFT, te tokeny, które możecie sobie kupić, jak m.in. Chili's i wiele innych. I to jest dla nas, według mnie, wartość tego i pewność tego, że posiadamy coin, który odpowiada poniekąd za, nazwijmy ten dom aukcyjny internetowy, jakim jest mniej więcej Rarible, czy OpenSea, czy Nifty Gateway, mając realną wartość tego miejsca, w którym, na którym są wystawiane właśnie takie dzieła sztuki. Więc mam nadzieję, że pokrótce, dość prosto zobrazowałem wam, czym jest ten rynek NFT, na co tutaj trzeba zwrócić uwagę, czy każdy może tutaj zarobić, gdzie możemy na tym zarabiać, gdzie kupować, gdzie sprzedawać, na co uważać i czego się przede wszystkim wystrzegać, ale jakby to jest temat rzeka, na pewno w kolejnych filmikach pokażę wam dokładnie też z tej praktycznej strony, jak stworzyć NFT, jak je sprzedać, jak je wystawić i wiele, wiele innych. Także śledźcie sobie kanał, zasubskrybujcie sobie, żeby być właśnie na bieżąco, żeby dowiedzieć się dokładnie, czym jest ten rynek NFT, a jeżeli cokolwiek jest tutaj dla was niejasne, jeśli cokolwiek w niewłaściwy albo niejasny sposób dla was starałem się wyjaśnić w tym wideo, no to dajcie mi znać w komentarzu, a postaram się wam odpowiedzieć. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.